Siemano, witam wszystkich z tej strony Kmieciu, Blender Art, Poznań. Ze mną dzisiaj Kuba Knap. Witamy cię, Kuba, jesteś przed drugim już, tak? Cześć. Koncertem w Poznaniu w tym momencie. Zależy od kiedy liczyć. Liczmy od wydania pierwszego Legala. To jest ciężko. No nie wiem, któryś, czwarty chyba. Któryś, czwarty już, no, okej. Okay. Albo piąty, nie wiem. Dobra, Kuba, ja ciebie tak trochę przemagluję, zrobiłem mały research i takie pytanie na początek do ciebie. Czy można powiedzieć o tobie, że jesteś takim imigrantem w Polsce? A nie wiem, nie wiem. Takim trochę londyńskim imigrantem. Ja z Londynem mam niewiele wspólnego i w ogóle z zagranicą. Ale nie wiem, no może, kurwa, to jest ciekawe skonstruowane pytanie, człowieku, bo chyba trochę się tak czuję, nie, jakby całe życie. No bo urodziłeś się w Anglii, tak, w Londynie, z tego tak, co tak, ale ja tam byłem, żeby ci nie popierdolić faktów, to chyba rok i dwa miesiące, a potem matula wróciła. Czyli po angielsku rozmawiasz zajebiście, biegle. Tak. Bo się nauczyłem w Polsce. No dobrze. Słuchaj, tak jeszcze idąc już tym tropem twojego takiego backgroundu, cytując jeden z twoich kawałków, mam krew przesiedleńców, chłopów i artystów z krwi i kości. Jak to było z tą sztuką w twojej rodzinie? Kto się zajmował tą sztuką? Bo też wyczytałem taką informację, że twoja siostra gdzieś tam się pojawia w ogóle u ciebie w chórkach czy na refrenach? No to te refreny to taki epizodzik mały w karierze mojej siostry, bo moja siostra jest fotografem. A z tymi artystami to jest tak, że ojciec jest artystą, po prostu malarzem. Moja matula też została w pewnym momencie artystką, malarką, wracając do swoich pasji jakichś tam z dzieciństwa czy wczesnej młodości. No i plus jeszcze parę się znajdzie oryginałów w rodzinie, to już nie będę przybliżał. No i ty kontynuujesz tradycję. A ja sobie w innym nurcie trochę. No taką tradycję, nie? U mnie wszystko jest porozrzucane. No, wiesz, moja rodzina ma wiele tradycji. Kuba, tak też w sumie nawiązując do tego pytania, które było teraz, wspomniałeś o ojcu. No, ludzie mówią różne rzeczy, masz taki bardzo osobisty jeden kawałek. Kawałek pod tytułem Co byś zrobił? No i nie czułeś troszeczkę obaw przed takim otworzeniem się wobec słuchaczy z tym tematem akurat? Chyba bardziej niż do słuchaczy obawiałem się reakcji matuli, bo w zasadzie nigdy jakoś nie gadaliśmy na ten temat i też wiedziałem, że ja mam część przemyśleń, o których ona, w sensie których ona może nie być świadoma totalnie, więc bardziej to jakby mi zajmowało głowę niż słuchacze. No temat osobisty, no bo kurwa, no czasem trzeba z siebie ciut wyżygać, nie, wiesz, emocji więcej. A takie kawałki swoją drogą się pisze najłatwiej, bo wiesz, to jest taki temat typu całe życie myślę o tym, w związku z czym jak już usiadłem nad kartką, to miałem ten tekst w 15 minut, bo to wiesz... Tak, już siedzi w głowie i tylko spisujesz go tak naprawdę. No. Okej, okay, to powiedz mi, kto w tobie zaszczepił tą zajawkę całą na funk? Na funk, człowieku. Myślę, że dużo zasług tutaj mojej matuli, która zawsze miała w domu w chuj dobrej muzyki i jakby wyrastałem wśród dobrej muzyki. A potem to już przyszedł na ratunek hip-hop, nie? Jak jakoś tam się moje świadome ucho kształtowało. A do funku, kurwa, musiałem dorosnąć, żeby w ogóle, wiesz, zrozumieć, z czego to wynika, po co to jest, jaka to jest skala... muzycznego, kurwa, jakby to sformułować. W sensie, jaka to jest skala osiągnięcia, w ogóle zrozumienie funku, nie? I na czym to polega. Do tego też trzeba dorosnąć. No, a tego nauczył hip-hop. Po prostu. No i ten funk właśnie też, jak zresztą teraz słyszymy na twoich płytach, miał duży wpływ na ciebie, ale ty jesteś trochę taki... Dokładnie. Tak, promo leci. Promo. Jesteś trochę taki sam solo, jeśli chodzi o tą działalność twoją hip-hopową, bo bity sobie sam klepałeś na początku, sam ogarniałeś z kolegami promocje, bookingi. Jest coś, w czym ktoś w ogóle ciebie wtedy wyręczał albo teraz, czy ty nawet teraz, powiedzmy, cały czas działacie sobie z tymi bookingami sami, czy klipy na przykład masz, wiesz, bardzo fajne, pomysłowe klipy. Teraz nie pamiętam, jak się nazywał ten kawałek, ale właśnie bardzo fajny klip jest, co jeździsz sobie furą i do bagażnika pakujesz różne tam rzeczy, na koniec twoja płyta wychodzi. To też wszystko, wiesz, nad wszystkim ty trzymałeś pieczę, nadzorowałeś to? Znaczy, chyba nikt nie trzymał pieczy nad tym. Ja po prostu...
stary, my działamy tak, jak powinno się działać, czyli działamy po prostu z ludźmi, których znamy i którzy kumają nasz lot. Pomysły na klipy rodzą się zazwyczaj wspólnie i potem mamy, wiesz, zgryz przy takich pytaniach, kto wymyślił coś czy coś, no bo to powstaje podczas jakiejś tam burzy mózgów jednej, drugiej czy czegokolwiek, nie, pod wpływem jakiegoś impulsu, do którego potrzeba więcej osób niż jedną. Co do tych bookingów, to cały czas ogarniamy sami, zawsze ogarnialiśmy to sami, na początku z tego względu, że trzeba się nauczyć tego, a potem z tego względu, że skoro my umiemy, to po chuj mamy kogoś zatrudniać. I to też wynika tylko z tego, że uważam, że to jest słuszne po prostu, żeby działać se samemu i zawsze, kurwa, to było naszym celem, nie? W sensie, wiesz, żeby tą ścieżkę przejść tak, żeby całkowicie autonomicznie działać potem. No też chcesz coś zrobić, zrób to sam. Chcesz coś dobrze zrobić, zrób to sam. I chyba to się sprawdza akurat w tym przypadku. No bo wchodzicie na coraz wyższe levele i macie już, powiedzmy, swoją renomę, wyrobioną dobrą markę. I czy podejście właśnie względem też tych stawek koncertowych, bo gdzieś tam też natknąłem się na taką informację, chyba w którymś wywiadzie mówiłeś, że wy jesteście bardzo elastyczni, wy się dogadujecie, nie macie czegoś takiego jak sztywna stawka, tylko powiedzmy jest dobra impreza do zagrania w fajnym mieście, to w miarę jakoś tam się z tymi organizatorami dogadujecie. Czy to się zmieniło teraz już, czy...? To się zmienia o tyle, o ile poznajesz nowych organizatorów i nowych ludzi, bo wiadomo, że tam też jest rotacja, nie, w tym środowisku. A z tym naginaniem stawek to jest tak, że dopóki nie jesteś naszym ziomkiem, w zasadzie wiesz, ziomkiem organizatorem, a ziomkiem przede wszystkim, to z tym dogadywaniem ciężko, no bo kurwa, no jak mamy grać na Bibie, na której wiemy, że nie, może nie wpaść dużo ludzi, bo jest takie i takie miasteczko, czy taki i taki termin, wiemy, czym ryzykujemy, ale jak mamy już naginać stawki, to tylko dla ziomali, nie? No ale to też jest słuszne założenie. Wiesz, o co chodzi? No pewnie, no wiesz, ja... Przynajmniej my i ziomale mamy wtedy dobrą bibę. Ja się zastanawiałem zawsze, jak to jest z tymi raperami, bo też w ramach Blender Artu organizowaliśmy różne koncerty i czasem te stawki, które słyszysz, są po prostu horrendalne i wiesz, dla mnie by było na przykład, kurczę, chyba o wiele lepsze zagranie, powiedzmy tam, nie wiem, 8, tak, koncertów w miesiącu, w każdy weekend 2 za, powiedzmy, klocka, niż, kurde, nie wiem, 1 za 6 tysięcy w miesiącu. I to zawsze było takie dla mnie trochę niezrozumiałe, dlaczego to tak wygląda. Wiesz co, no, podejścia są różne. Ja się tam na prawach rynku nie znam, a z tego, co wywnioskowałem sobie kiedyś, to żeby coś się działo, to trzeba po prostu to robić cały czas. Więc jak ktoś chce grać koncerty, to powinien zacząć grać koncerty najpierw, nie? A potem grać koncerty, inaczej nie będzie grał koncertów. Wracając do tego, co tam zacząłeś, czyli... Możemy przejść do kolejnego pytania. Do następnego, już zapomniałem. Słuchaj, taki cytat znowu mam dla ciebie. Świat to jedno wielkie szambo, ale to nie oznacza, że wszystko nam wolno. Tak w kontekście właśnie, w którym już zażartowałem sobie, zanim zaczęliśmy rozmawiać, kto według ciebie, czy jest taka osoba, czy powiedzmy frakcja, która według ciebie to szambo nasze i te granice wytyczy i przy której mógłbyś postawić krzyżyk w niedzielę? Czy przy opcji spierdala, jak to też nawijasz, postawisz krzyżyk i w niedzielę? Co, że w sensie wybory? No w sensie wyborów na przykład. Nie, w polityce nie ma takiej osoby, stanie, która coś z tym zrobi. Mogą je tylko zamieszać tak, że znowu zabulgocze i tylko będzie następny smród, nie? Nie wiem, jedynymi osobami, które mogą coś z tym szambem zrobić, jesteśmy my. W sensie my jako ekipy i ludzie nam podobni, którzy nie chcą pracować dla tej kurwa bandy kretów, tylko chcą coś robić samemu, nie? I chcą robić, a nie chcą dostać. No ale jesteśmy w stanie, uważasz, że... Bo ja na przykład też tak właśnie mam tutaj, wiesz, kolejny cytat twój, pobudka bejbo z tej foteczki, wszystko jest tu po to, by cię uzależnić, czyli ja na przykład też się z tym zgadzam, tak jak też rozmawialiśmy, że są, kurde, ludzie, którzy, wiesz, pizgają te swoje zdjęcia, ryja, wiesz, po 10 razy dziennie i tak dalej, są bardzo mocno zamknięci w tym takim materialnym świecie powierzchownym. Ja się obawiam, że nie będzie tak, że, wiesz, że to coś ruszy. I pytanie, jak, wiesz, jak ty się zapatrujesz na to właśnie nasze społeczeństwo młode? Stary, no. NWO, jaszczury teraz wiadomo, reptylianie. Tak, raptalianie, człowieku. Raptalian. No, jesteśmy raptalianami, kurwa, jakbyś nie wiedział. Przyfrunęliśmy na tą planetę, żeby nakurwiać prawdziwy hip-hop. U nas pierwszy raz knap zaraz zrobi, wiesz, shape-shifting, zmieni się w jaszczura, uważajcie. Normalnie. Wiesz, kurwa, ja...
Jaszczur jest, nie? Raptalianem z krwi i kości. No to jak to jest z tym społeczeństwem, z tymi młodymi ludźmi, jak ich oceniasz? Wiesz co, szczerze mówiąc, ja jakby nie czuję się na siłach do wypowiadania się w tej kwestii, bo ja jako osoba patrząca trochę z boku na to społeczeństwo, mam też kurwa trochę zakrzywiony obraz, nie? I w mojej głowie to się, wiesz, no ja społeczeństwo spotykam, że tak powiem, na koncertach i to, co tam w internecie czasem się dzieje, nie? Czasem spojrzę. I będąc delikatnym... Nie musisz być. No to nie, kurwa, nie. Uważam, że znaczna część polskiego społeczeństwa to jest, kurwa, banda pierdolonych nierobów i kretów, którzy nie do końca jeszcze zrozumieli, że żeby coś, kurwa, osiągnąć, to trzeba to właśnie zrobić samemu, nie? Tylko poświęcają czas jakimś pierdoletom, kurwa, nieważne czy w sieci, czy na co dzień, po prostu, które ich, kurwa, nie obchodzą, po prostu, a potem jeszcze mają pretensje o to, że na przykład ktoś im nie zapłaci, albo nie dostaną tego, czego chcieli. No kurwa, no proste, no bo wiesz, nie robisz żadnych działań w kierunku, żeby coś dostać, czy ten, to nie dostaniesz, nie? Jak się jest lewakiem, to tak jest. Nie mnie to oceniać. Dokładnie. Urawicza, właśnie tak opowiadałeś taką swoją historię tego pobytu na Woodstocku, też odnośnie jeszcze tego społeczeństwa tak właśnie i mówisz, że właśnie twoje obserwacje też polegają na tym, jakich ludzi spotykasz na koncertach i tak dalej. Na Woodstocku spotkałeś jedną grupę ludzi, która tam chyba takie mniej pozytywne wrażenie wywarła i teraz cię chciałem zapytać, jaki jest fanbase Knapa? Jacy są, wiesz, jakich ludzi ty spotykasz na swoich koncertach? Przekrojowo, mocno, nie? Wiesz, bywały takie sytuacje, że dostawałem jakieś, jeszcze w czasach, jak wchodziłem do internetu, to stary, dostawałem jakieś filmiki, na przykład gościom wysłał filmik, jakiego tam trzyletnia córeczka śpiewa jakiś mój refren, nie? Takie chwytające ze serca rzeczy, to kurwa jakiś, wiesz, debili, co myślą, że jak ja na fanpage'u napisałem słowa tak, jakbym, wiesz, gadał z ziomkiem, to oni nagle są moimi ziomkami, nie? I wiesz, im się wydają różne rzeczy. Plus tam, wiesz, trochę dzieciaków, jak zwykle, a zazwyczaj tak gadam z tymi, z którymi się da pogadać, nie? Chociaż zauważyłem, że już, kurwa, już, bo to jest strasznie szybko, ja ile w tym siedzę, tak na serio, 2 lata, 3, nie? To już to, kurwa, mnie zmęczyło, że wiesz, że jak pokażesz ludziom, że jesteś normalnym gościem, to nagle każdy myśli, że jest twoim ziomkiem automatycznie. Tu też jest wina internetu, bo tam się skracają stare strasznie relacje, nie? Wiesz. Ale z drugiej strony, to wiesz, musiałbyś maskę jakąś tam przyjąć i zgrywać jakiegoś tam, wiesz, wielką no gwiazdę, tak, żeby ten dystans utrzymać. Nie? Najgorszy problem w tym, że ja, kurwa, nie mam zamiaru zakładać maski, a potem się debile dziwią, że ja w kawałkach nawijam, że czasem bywam hamem, a potem, kurwa, wystrzelę jakiś chamski tekst do kogoś, kto mnie wkurwi, czy do którejś, która mnie wkurwi i nagle jest wielkie halo, nie? O ja! Wiesz o co chodzi, to on, kurwa, ale ham, no ja pierdolę, to przyszłaś na mój koncert, słuchałaś moich płyt, to mogłaś się spodziewać, no, że jak palniesz głupotę, to cię rugnę, ja pierdolę. Kuba, słuchaj, chciałem cię jeszcze zapytać o taką rzecz. Kiedy byłeś jeszcze po drugiej stronie sceny, to kto był takim twoim idolem, na kim się wzorowałeś, bo masz bardzo dużo w ogóle follow-upów do różnych raperów, masz do Tedego wuchtę follow-upów, chyba nawet więcej niż sam Tede. I kto był, wiesz, jakimś takim twoim guru, jak jeszcze słuchałeś, jak jeszcze byłeś słuchaczem rapu w ten sposób? Wiesz, ja cały czas jestem słuchaczem rapu i nie zamierzam się z tej roli wypisywać, ale wiesz co, to tak się zmieniało razem ze świadomością jakby, wiesz, że Tedasa lubiłem od starsze płyty, potem trochę mniej, a teraz to już w ogóle w zasadzie nie śledzę, ale jeśli chodzi o bycie postacią na scenie, to jest to człowiek, kurwa, inspirujący po prostu. Niezależnie z której strony spojrzeć na to. Od strony muzycznej składa zajebiste wersy, kurwa, stylowe i czasem można zajebiście drugie jakby dno czy z innej mańki ugryźć ten tekst. Stąd te masa tych follow-upów, nie? Na pewno w ogóle całą Alko i Mesem się inspirowałem dużo, bo jakby to było coś, co czułem najbardziej, to też jest spowodowane tym, że wiesz, podobne historie dają ci podobne wnioski w pewnych etapach życia. No jeszcze paru gości by się znalazło, stary.
Wiesz, ja też jakby nie miałem nigdy takiego kogoś, w kogo byłbym wpatrzony, wiesz, o kurwa, chciałbym być nim, nie? Tylko zawsze to się opierało na tym, że to jest ciekawa postać i ma ciekawą, robi ciekawą muzykę, nie? Albo ciekawe rzeczy. Ja miałem i mam nadal. Mam dzisiaj, muszę przy ten, teraz na ślizgu się porobię, no posypią posty, nie? My jutro w Gorzowie Trusku gramy. No, także piona będzie zbita, chociaż nie, bo Smark chyba już w Gorzowie tam w ogóle nie rezyduje. No nie, on w Warszawie podobno siedzi, chociaż plotki, wiesz, plotki. Nie będzie przerwy technicznej, wyciszamy, pomimo że z roboty. Słuchaj Kuba, jeszcze tutaj w tym pytaniu jakby ten, powiedz mi, czyją płytę ostatnio kupiłeś, jeśli chodzi jeszcze o naszą tutaj scenę w takim razie? Kupiłem, to jest słowo klucz, nie? Wiesz, nie kupiłeś, tu pojawia się magiczne dobra, słowo. Dobra, to kupno. Teraz Knap powie, kogo okradł ostatnio. Nie, ja z internetu nie ściągam, stary. Ja mam na półce tam tyle płyt, ile mam i słucham z nich jakieś 30 regularnie, plus to, co teraz w zasadzie dostajemy, nie? No bo też jest tak, że wytwórnie między sobą, czy ziomale między sobą się wymieniają po prostu. A ostatnią płytę, którą kupiłem, kurwa, żeby było zabawniej, to chyba była moja płyta, bo na jakiś koncert w Rybniku miałem wziąć i zapomniałem i polazłem w Rybniku do Empiku i kupiłem swoją płytę. No. No dobrze, jeszcze czekaj. Ja a nie, kupiłem ostatnio stary na winylu Ride and Dirty UGK na Kempie. Było drogie strasznie, ale stwierdziłem, że to jest pozycja, gdzie ja winyli w zasadzie nie zbieram, bo kurwa, nigdy nie miałem sprzętu, nie miałem zajawy i jeszcze na dodatek nie było mnie stać, żeby tą zajawę wskrzeszać. Ale ostatnio kupiłem. Słuchaj Kuba, bo ja tak właśnie sobie rozkminiałem też, pojawiają się takie głosy, że ty jesteś strasznie taki, wiesz, właśnie wychillowany, masz wyjebane, tylko chlanie, dupeczki, jaranie i tak dalej. Ale jak się tak wsłuchasz w te twoje teksty, to jest tylko taki pozór, bo nie wiem, na przykład, kurczę, wers, żeby być mną, musiałbyś wątpić częściej. I wiesz, internety ci zarzucają to, taką właśnie postawę luzaka, ale to nie jest jednak tak, że właśnie może, nie wiem, to chlanie czy coś, to jest taka próba właśnie, kurde, wiesz, zagłuszenia tych życiowych, ciężkich rozkmin, czy nie wiem, jak to u ciebie tam wygląda. Nie zawsze jestem ten typ roześmiana japa, jak mówił poeta, nie? Tak jest. Wiesz co, no kurwa, ja w ogóle tak, opinia ludzi z internetu mnie o tyle nie obchodzi, że z tych ludzi, których ja znam osobiście, to po takim researchu właśnie ziomalskim i wśród znajomków jakby wyrobiłem sobie opinię, że w internetach najwięcej opinii zamieszczają ludzie, którzy tych opinii mają najmniej w życiu realnym, nie? Jakby wiesz, i ten głos mnie kurwa nie obchodzi totalnie. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że wiesz, moja matka wchodzi czasem do internetu i ona musi czytać, co te debile piszą, nie? A wiesz, to są zazwyczaj goście czy dziewczynki, których coś wkurwia albo po prostu nie wiedzą nic i muszą coś napisać, a na koncercie kurwa nie weszli albo stali gdzieś z boku, nie? I się patrzyli i sobie myśleli, o kurwa, taki najebany na tej scenie, wiesz, gdzie ja po dwóch gibonach się dobrze tam gibam i się bawię, a im się wydaje, że ja już ledwo żyję, nie? I z czym twoja mama ostatnio do ciebie przyszła? Nie, no daj spokój, wiesz, jestem dorosłym człowiekiem, ona jest moim głosem sumienia tak zwanym i rozsądku. Jak się poznałeś z Mesem, Kuba? Dałem mu demówkę, stary. Po prostu, klasycznie, a potem zadzwonił, no, parę dni później. A potem to już się poznaliśmy, bo jak już kurwa wpadłem i się dogadaliśmy na to, że tam wiesz, układ walko, to następne nasze spotkanie to był po prostu melanż gdzieś tam. Powiedz mi Kuba, będzie reaktywacja wideo audycji? Bo z tego co tam widziałem, to powstały 3 odcinki, w tym jeden ze Stasiakiem, w którym byliście tak rozgadani, że uszy będą ludzi boleć, jak sobie to odgrzeją. No jak, czasem trzeba. I ostatni był z Madą w 2014 roku. No i pytanie, czy będzie reaktywacja tego? Ja mam milion takich pomysłów, stary, na tydzień, na jakieś programy durnowate i tak dalej, i jak to zrobić, z kim i co. Tylko, że widzisz, no to jest taka robota, żeby to zrobić, to trzeba zebrać tych ludzi, nie? A są jeszcze ważniejsze rzeczy. Bo jakby nie było, to tam jak niczemu nie służy, to trochę, kurwa, ja nie mam motywacji, żeby się zajmować tym, szczególnie, że właśnie mam inne rzeczy, które czemuś służą, na przykład nagrać kolejną płytę. Ale zdecydowanie coś będzie jeszcze, może nie wideo audycja, ale głupie filmiki będą się pojawiać.
No to czekamy. Ja a teraz, no, teraz tak przejdziemy do takich bardziej kontrowersyjnych rzeczy. Powiedz mi, jak sytuacja z Guziorem? Nie obchodzi mnie to. To nie moja sprawa. Bo właśnie też doszły do mnie słuchy, że tylko to są słuchy. Ja nie wiem. Alan, będziesz odpowiedzialny za to, jeżeli to jest nieprawda. Że Zioło wygarnął sztukę od Guziora. Stary. Tabloidyzacja mediów. Mówi ci to coś? Oczywiście. No właśnie. Dobra, okej. Okay. Też taki właśnie natknąłem się na twoim fanpage'u, na wpis, który bardzo mnie zaintrygował nawet. Brzmiał on dokładnie tak. Jak mam przed sobą mur, to rozbiję głową, co zresztą uczyniłem w sobotę. Byłbym głupcem, gdybym nie zauważył nowej drogi. Knap zostaje knapem, ale silniejszym, pewniejszym, trzeźwym i zakochanym. Ty, rozwikłaj stary, to. Co się w tą sobotę stało? Jest taka historia, nie? Po pierwsze zacznę od tego, że tam wiesz, wyszła jakiś czas temu płyta Bilona trzy razy nie i tam jest taki kawałek, w którym Bilon śpiewa uśmiechnij się do księżyca i rozpierdol łeb smokowi, nie? No i ja wykonałem taki manewr właśnie w Bułgarii, gdzie po w zasadzie tygodniu kurwa chlorowania i w bardzo złych myślach, kurwa, bo źle się czułem strasznie na tym wyjeździe, szczerze mówiąc. Ostatniego dnia wyjebałem drzwi do hotelowe, kurwa, z dyni. Także wypadły z zawiasów, nie? Nie było, wiesz, nie byle ten. To uderzyłeś głową w mur. No i centrolo to było tam dzień przed tym czerwonym księżycem sławetnym, co wszyscy go oglądali. Więc uśmiechnąłem się do księżyca i rozpierdoliłem łeb smokowi. Jak wróciłem z Bułgarii, to czułem się nowym człowiekiem, nie? Kurwa, wiesz, zrozumiałem pewne sprawy i trzymam się tego. To takie było proste. Ja się doszukiwałem już tutaj takich rzeczy. Ale nie, wódeczki nie piję i bardzo mi to dobrze robi, kurwa, stary. Naprawdę. A co z tym zakochaniem? A to też moja sprawa, nie? Okej. Okay. Znaczy jest to prawda, kurwa, żeby nie było. Czyli potwierdzamy. Kuba, tak na koniec już, wiadomo już co dalej? Z tego co ja wiem, to ty zawsze już masz dwa kroki w przód zaplanowane. Ja mam napisane, stary, już jedną trzecią jednej płyty i dwie trzecie drugiej. Znowu Jorguś Killer? Nie. Nie będę zdradzał, już nie zdradzić, ale no. W zasadzie można się domyślać, nie? To nie ma tajemnic, bo działamy ekipą. No tak, czyli zresearchujcie sobie alkopoligamię, pomyślcie i strzelajcie, kto to może być. Kuba, wielkie dzięki. Dzisiaj Kuba gra koncert w Poznaniu w projekcie Lab. Życzymy Kubie powodzenia, mamy nadzieję, że wkrótce do nas wróci. No i życzymy też powodzenia z nowymi projektami. Dzięki wielkie. Dzięki. Dobry wywiadzik, Marek.